Witajcie drodzy, kolejny odcinek klasycznej przygody i tym razem klasyki rajdowych mistrzostw świata, a więc Toyota Celica w dwóch wersjach nadwoziowych, a więc czwarta generacja tego modelu, która zadebiutowała w sierpniu 1985 roku, więc pierwsza Celica też przednionapędowa. ST-165, pokażmy tutaj, dokładnie, może troszeczkę tak z góry. I tutaj mamy Carlos Sainz Luis Moya, Rally Sanremo 90. Tym samochodem Carlos Sainz w roku 90 zdobył Mistrzostwo Świata w rajdach samochodowych. No i ten model Celiki otrzymał też w październiku 1985 roku seryjnie napęd na 4 koła nazwany GT4. Natomiast ten model, który teraz jest ogrywany, jest to Celica ST-185, która zadebiutowała na rajdowych trasach bodajże w roku 92. Chociaż Celica piątej generacji właśnie tej trafiła do produkcji we wrześniu 1989 roku, już jako rocznik 90. No i chyba w 91 zadebiutowała na rajdowych trasach, albo drugim. No i tutaj przy okazji tej Celiki, tutaj kierowcą był Armin Schwarz. Zobaczmy, to jest GT4 ST-185. Armin Schwarz, Rally Portugal 92. Armin Schwarz tego rajdu nie ukończył. Jeśli dobrze pamiętam, to miał wypadek. Dwa modele Celiki. Zobaczcie, ten po prawej starszy model, nieco bardziej taki kanciasty, po lewej już bardziej opływowa Celica piątej generacji. Oczywiście te samochody, które widzicie z tymi numerami rejestracyjnymi, one brały faktycznie, fizycznie w tych barwach udział w tych konkretnych rajdach, a więc Rally Sanremo 90 i Rajd Portugalii 92. No i słuchajcie, tymi dwoma modelami Toyoty Carlos Sainz zdobył swoje dwa jedyne tytuły mistrza świata. Też Celiką w roku 94, a więc taką samą jak po lewej, Mistrzostwo Świata zdobył Didier Auriol swoje jedyne. No i też Jukka Kankkunen zdobywał mistrzowskie szarfy, między innymi za kierownicą Celiki. Jeśli chodzi o same te modele konkretne, to są modele firmy XO. I są to modele bardzo, można powiedzieć, takie budżetowe. Są to jedne z tańszych modeli na rynku, jeśli chodzi o samochody rajdowe w skali 1 do 18, bo taką skalę reprezentują. Natomiast są wykonane niesamowicie fajnie, jeśli chodzi o szczegóły, więc całe kalkomanie, jak również takie szczegóły jak felgi, zobaczcie chociażby OZ Racing, jak chlapacze, jak oczywiście kierowca i konkretny numer startowy, konkretny rajd, to wszystko jest zachowane z oryginałem, jak nawet, słuchajcie, oryginalne tablice z rajdu, chociażby rajd z Sanremo, zobaczcie. Pokażmy może tą tablicę z bliska, tutaj, tą tablicę startową. Oj, nie da się, dobra. No i to druga, rajd Portugalii, też bardzo fajnie to wygląda. Tak, dajcie znać drodzy, jeśli chcecie oglądać więcej tego typu materiałów właśnie z modeli,
samochodów rajdowych. Piszcie to, będziemy też udostępniać więcej tego typu materiałów. Tymczasem pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.